Cześć, tutaj ponownie ja. Chcę Wam opowiedzieć, jak wygląda już tydzień po założeniu Herbsta. Jak widać, mówię już znacznie lepiej. Pierwsze 3 dni były bardzo ciężkie. To było jedzenie wszystkiego praktycznie w papkach. Ciężko przechodziło mi to jedzenie przez nie tylko gardło, ale przede wszystkim nad językiem, gdzie jest szyna, która utrudnia czasami jedzenie. No, do tego stopnia było mi ciężko, że trzeciego dnia czułam się taka po prostu głodna. Cały czas czułam się głodna, ospała, bo to jedzenie nie było takie wartościowe, które jadłam. Ale trzeciego dnia już nastąpiła poprawa, już zaczęłam jeść nieco twardsze rzeczy. Także dzisiaj jest dokładnie już jakieś 8 dni po założeniu Herbsta. 8 minęło wczoraj, w środę popielcową. No jest pewnego rodzaju ulga, ponieważ nie czuję takiego strzelania w stawach jak na początku. Pierwszego dnia było ciężko, do tego stopnia, że wydawało mi się, że sobie z tym nie poradzę. Było widać na filmiku, strasznie trudno mi się cokolwiek mówiło. Ale to minęło, na szczęście. Jeśli chodzi o właśnie tutaj przyzwyczajenie się, na razie jeszcze tak troszkę dziwnie mówię. Nie jest to wyraźne mówienie. Natomiast już mówię znacznie szybciej, do tego stopnia na początku, że przez pierwsze 3 dni, abym, kiedy zbyt długo pomówiłam, mój język strasznie czuł się taki, no, był po prostu cały czas urażany, cały czas podrażniany. Więc do tego stopnia, że były jakieś rany nawet na języku. I tak, no, ciężko po prostu było przeżyć. To wydawało mi się, że sobie nie poradzę. Bóle były dość mocne. Może nie używałam jakichś najmocniejszych środków, ale jednak środki przeciwbólowe musiały być. No ale jest lepiej. Jest lepiej, mam nadzieję, że już tylko będzie lepiej. Pierwszej nocy, co właśnie próbowałam powiedzieć, poczułam wreszcie, w przypadku zapadnięte stawów, tyło, jak to się mówi, tyło przesunięcia jakby tej żuchwy. Po prostu pierwszy raz wyspałam się pierwszej nocy i chyba 20 lat tak się nie wyspałam. I naprawdę. I wreszcie poczułam taką ulgę i nie czułam tych bóli takich przystawowych, jak ja zawsze miałam takie migreny i tego typu, do czego ja się nauczyłam w ciągu 20 lat, ale była to taka miła zmiana. To wszystko chyba na tą chwilę. Zaczynam już jeść miarę normalnie. Wreszcie udało mi się wczoraj połknąć dużą tabletkę. Powoli jakieś afty takie od jedzenia znikają. Jedynie zastanawiam się, może wrócić do pracy, może jeszcze nie. Bo też mam pracę mówioną, więc cały czas mówią słuchacze, więc ciężko. Ciężko może być czasami, jeśli zbyt długo mówię wieczorami, czasami okazuje się, że już pod wieczór mówię trochę niewyraźnie, ale jest to wszystko do przejścia, jak się okazuje. Można to przeżyć, choć na pierwsze 3 dni, no, polecam wziąć sobie urlop, bo czy wolne od szkoły, bo jest naprawdę ciężko. Rzucę jeszcze kolejne filmiki. Pozdrawiam, pa, pa.